właśnie tutaj mieści się jeden z dwóch pilskich sztabów w Ośpu. W zeszłym roku udało się w tym sztabie zebrać około 33 tysięcy złotych. Wszyscy po cichu liczymy na to, że i w tym roku uda się przynajmniej tej kwocie dorównać, a mamy nadzieję, że uda nam się tę kwotę przekroczyć. Najmłodszy i najstarszy po raz pierwszy kwestowali, aczkolwiek pomagali tutaj nam w sztabie w czasie finału. No najmłodszy to 5-latek. Policjanci od zawsze są zaangażowani w wielką orkiestrę, pomagają. Przede wszystkim pilnują i mają oko na naszych młodych wolontariuszy. Oczywiście policjanci uczestniczą, przede wszystkim też zabezpieczamy. Wszystko odbywa się spokojnie i życzymy sobie, aby tak było do samego końca. Nie odnotowaliśmy żadnych incydentów. No, policjantów jest więcej już od samego rana, od godziny 8. Tych służb jest więcej, również służby w godzinach popołudniowych. No i oczywiście też policjanci nieumundurowani, tak więc nie tylko działania prewencyjne, ale również takie operacyjne, można powiedzieć. Zapytany przeze mnie przed chwilą o to, od kiedy są z orkiestrą, powiedział mi, że od zawsze. O kim mowa? Sławomir Wysoczarski, Pilskie Centrum Aikido. I faktycznie, maty, które widzą Państwo za moimi plecami, tak naprawdę tutaj w holu w dniu wielkiego finału leżą co roku. Co roku także odbywają się pokazy. Przychodzą rodzice z dziećmi, dziadkowie z wnukami przychodzą i jest bardzo fajnie, bo dzieciaczki przynoszą w reklamóweczkach takich malutkich swoje grosiki i wrzucają te grosiki, a dziadkowie swoją emeryturę wrzucają, pewnie nie całą, no ale coś tam zawsze wrzucają. Jest bardzo miło, sympatycznie, także no cieszę się, że jest zainteresowanie. Pani Maria przyniosła aż dwie puszki na łączną sumę 2600 zł. To jest absolutny rekord. Trzeba wszystko, co się robi, należy robić sercem. Myśmy robiły to z ogromnym zaangażowaniem z koleżanką, z wielkim sercem. Starałyśmy się, żeby nas nikt nie minął i żeby nikt nie minął nas i przechodząc obojętnie. Prawdę powiedziawszy, zaszczepiałyśmy i dziadków, i babci, i mamy, i taty, i tych małych wnuczków. Do każdego podeszłyśmy z jakąś gadką stosownie do wieku i to się opłaciło. Chociaż w idei Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie chodzi o bicie rekordów, w tym roku zebrano w Pile dużo więcej niż w roku ubiegłym, bo około 84 tysięcy złotych z dwóch sztabów. Na tą kwotę składa się także blisko 2900 złotych, które jeden z pilskich pracodawców zapłacił za dzień pracy prezydenta. Michalina Pieczyńska, Telewizja Asta.